Przedstawiamy Wam kolejny film z naszego wyjazdu styczniowego. Tym razem będzie to wyprawa na Nosal, czyli szczyt Reglowy w Tatrach Zachodnich, nad Kuźnicami, między Doliną Bystrej a Doliną Olczyską. Tutaj pokazujemy Wam mapkę z całą naszą trasą. Wybraliśmy wejście szlakiem zielonym z nieco bardziej wymagającej strony, ale za to znacznie krótszej i z piękniejszymi widokami praktycznie od początku szlaku. Jest to wejście bardziej wymagające dlatego, że jest bardziej strome. Jeśli wybieracie się z dziećmi, to raczej polecam wędrówkę od dolnej stacji kolejki na Kasprowy Wierch w Kuźnicach poprzez Nosalową Przełęcz. A jak dotrzeć do wejścia właśnie z tej strony? Jeśli poruszacie się środkami komunikacji, to najlepiej dojechać do przystanku Murowanice. A jeśli przyjedziecie samochodem, to powiem Wam, że my parkowaliśmy na jednym z parkingów przy ulicy Karłowicza. Przeszliśmy ulicą Bulwary Słowackiego i już za moment dotarliśmy do wejścia na szlak. Napotkamy czasem takie fragmenty nieco trudniejsze, oczywiście dla osób, które nie chodzą za dużo po górach. Nosal ma wysokość 1206 metrów nad poziomem morza. To jak na tatrzańskie szczyty raczej niewiele. Nazwa góry pochodzi od przypominających nos skał od północno-zachodniej strony. Szlak nie jest trudny, wiele osób traktuje wejście na Nosal jako rozgrzewkę przed wyższymi partiami Tatr. Na samym szczycie należy jednak zachować ostrożność. Nosal to skalna półka ze stromym urwiskiem. Zdarzały się już kilka razy upadki z niego, były też takie, które zakończyły się tragicznie. Z samej góry ukazuje się nam cała panorama na Tatry. Widać kolejkę linową prowadzącą na Kasprowy Wierch, a w dole widzimy Zakopane. Ludzie często przychodzą tu na zachody słońca. Teraz na wprost Kasprowy. Prawej Giewont. Oprócz tych dwóch najbardziej charakterystycznych szczytów, widzimy tu też między innymi takie szczyty jak Goryczkowa Czuba, Suche Czuby, Kopa Kondracka czy Małołączniak. Myślę, że wejście na Nosal jest fajną opcją na spędzenie około 2-3 godzin na spacerze z pięknymi widokami. Nam się tak spodobał ten szlak, że byliśmy już drugi raz. Rok temu było nieco więcej śniegu i podobnie jak w filmie z Polany Rusinowej, do którego link znajduje się u góry, wrzuciłam kilka zdjęć z poprzedniej wyprawy. Schodzimy z Nosala, idziemy w stronę dolnej stacji kolejki na Kasprowy w Kuźnicach. Tam byliśmy na szczycie.